Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Na Rowerze i dzisiaj bez roweru, bo na tym kanale nie tylko o samym rowerze, ale także o sporcie, o bieganiu, o innych dyscyplinach, tym co ja się zajmuję na co dzień i mam nadzieję, że ta moja wiedza, to moje doświadczenie pomoże Wam w rozpoczęciu własnej przygody ze sportem i dlatego dzisiaj ten odcinek, jak zacząć uprawiać sport. Serdecznie zapraszam i zachęcam do obejrzenia, do wysłuchania i przy okazji, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy albo jeszcze tego nie zrobiłeś, to kliknij w przycisk subskrybuję, bo dzięki temu to miejsce, ten kanał może się rozwijać i to, że zasubskrybujesz ten kanał, to będzie dla mnie niesamowitą motywacją, żeby dalej to robić, żeby to miejsce się mogło dalej rozwijać. I zapraszam Cię teraz do obejrzenia tego odcinka. Jak zacząć uprawiać sport? Ktoś by mógł powiedzieć, że uprawianie sportu jest bardzo łatwe, bo wystarczy wstać z kanapy, ubrać się w sportowe ciuchy i wyjść na zewnątrz. I oczywiście taka osoba miałaby rację, ponieważ jest to taka podstawa. To, że my chcemy, że mamy taką chęć, że ruszamy się, że zmieniamy swoje życie. Natomiast ja dodam do tego, że rzeczywiście trzeba wstać z kanapy, trzeba ubrać wygodne buty i trzeba ruszyć w drogę. Dodałbym do tego, że trzeba to uczynić bardzo mądrze. I co poprzez to rozumie? Otóż to, żeby każda zmiana była w naszym życiu przemyślana. Oczywiście ona musi być radykalna, to musi być moment podjęcia decyzji, tak chcę zmienić, chcę ruszyć w jakiś sport, chcę zacząć uprawiać sport. Czy to bieganie, pływanie, trening siłowy, czy to kolarstwo, czy jazda na rowerze rekreacyjna, czy turystyczna. To wszystko jest ważne, żeby to zrobić momentalnie. Tak podejmuję taką decyzję, chcę to zrealizować, ale właśnie kwestia tej realizacji powinna być przemyślana, powinna być z głową. I teraz przykład z mojego życia, gdy ja zacząłem jeździć na rowerze, było to jeszcze jak byłem w Raciborzu, w ramach rehabilitacji rozwalonego kolana kupiłem sobie rower i pamiętam, że gdy siadłem na ten rower, to był taki zwykły rower miejski, gdy na niego siadłem, to nie byłem w stanie przejechać bodajże 1,5 kilometra. Byłem tak po prostu wykończony, tak zmachany, że padłem, gdy dojechałem do swojego miejsca zamieszkania. No ale gdybym miał nagle tego pierwszego dnia przejechać o wiele większy dystans, 10, 15, 20 km, 50 km, to prawdopodobnie bym umarł. Znaczy się śmieję oczywiście, że pewnie bym nie umarł, ale tak bym się nie zniechęcił do tego roweru, że już drugi raz bym na niego nie wsiadł. Na szczęście mieszkałem blisko, miałem naprawdę bliziutko do dojechania, więc ten rower, mimo że mnie zmęczył, to nie na tyle, żebym nie chciał na niego drugi raz wsiąść. I myślę, że to jest właśnie takie clue tego wszystkiego, tego całego problemu, że my bardzo często te nasze przemiany, to, że chcemy coś zmienić, robimy zbyt mocno i tego kompletnie nie potrafimy przemyśleć. Więc pierwsza rzecz w tym dzisiejszym omówieniu, jak zacząć uprawiać sport, to zrobić to z głową i mieć pełną pokorę do swojej sytuacji życiowej. Co poprzez to rozumie? Otóż to, żeby się zastanowić, w jakim punkcie jestem. Bo jeżeli ktoś do tej pory w ogóle aktywności fizycznej nie miał w swoim życiu, no to gdy chce coś zmienić, to musi wiedzieć, z jakiego poziomu startuje. Inaczej zacznie uprawiać sport człowiek, który na przykład całe życie jest aktywny, bo pracuje fizycznie, bo lata ciągle w tą i z powrotem, ciągle jest w ruchu, no to on będzie miał o wiele łatwiej, żeby wejść w ten świat sportu, niż człowiek, który do tej pory na przykład miał tylko pracę fizyczną i ma bardzo wiele kilogramów nadwagi, czy wręcz otyłości. Więc przede wszystkim zastanawiamy się, w jakim punkcie jesteśmy, z jakiego punktu chcemy startować. I od tego zależy, co później zrobimy, jak będzie wyglądało to nasze wchodzenie w sport. Jeśli ktoś w ogóle się nie ruszał, no to niech nie zaczyna od biegania, ale niech zacznie od chodzenia. Niech sobie robi długie spacery i systematycznie to zwiększa. Ale o tej systematyczności za chwileczkę. Więc pierwsza rzecz, zastanówmy się, w jakim punkcie jesteśmy, z jakiego punktu startujemy i wszystko ułożmy pod ten właśnie punkt naszego startu. Kolejna sprawa to zastanówmy się, jak wygląda nasze zdrowie. Dlatego warto wybrać się do lekarza, warto zrobić jakieś badania, choćby krwi, skonsultować te później badania, te wyniki z lekarzem, żeby się zorientować, czy
rzeczywiście do sportu się nadajemy. Bo bardzo często jest tak, że my tego nie sprawdzimy, nie zbadamy się, zaczynamy uprawiać sport i nagle wychodzą różnego rodzaju rzeczy. Zastanówmy się także, czy dana dyscyplina sportu jest odpowiednia właśnie pod nasz stan zdrowia, choćby kwestia biegania. Jeśli człowiek jest dość otyły, no to nie powinien zacząć biegać. Niech najpierw zrzuci trochę kilogramów poprzez inny sport, choćby właśnie rower, pływanie czy jakąś inną aktywność, ponieważ jednak mogą wysiąść stawy. Więc trzeba się zastanowić nad tym właśnie, jaki jest nasz stan zdrowia i czy dana dyscyplina, którą myśmy sobie wymarzyli, jest w tym momencie dla nas odpowiednia. Bo może być tak, że nie jest, ale za chwileczkę będzie. Ja na przykład, gdy zaczynałem jeździć na rowerze, kompletnie nie mogłem biegać, miałem rozwalone kolano. No ale po kilku latach jazdy, na tyle mięśnie w nodze się wzmocniły, że to kolano zaczęły trzymać w dobrym ustawieniu, tak że mogłem wejść w świat biegania. Więc jeśli w danym momencie to nie jest dla nas, to nie znaczy, że za jakiś czas nie będzie. Dlatego nad tym się również zastanówmy. I trzecia sprawa, o której chciałbym powiedzieć w tym materiale, czyli jak zacząć uprawiać sport, to jest kwestia systematyczności. Nie osiągniemy żadnych rezultatów, jeśli nie będziemy systematyczni. Dlatego warto wziąć sobie kalendarz, czy to papierowy, czy internetowy, czy w aplikacji, jak kto lubi, i sobie pewne rzeczy rozpisać. Czyli dane dni, kiedy my chcemy właśnie ten sport uprawiać. Nie w znaczeniu takim, jutro pójdę, no bo to jutro może się odwlec w czasie, albo pójdę za pół godzinki i to pół godzinki może się okazać, że w ogóle nie pójdziemy. Konkretną datę, konkretny dzień, konkretną godzinę tutaj robię swój trening. Więc ta systematyczność jest bardzo ważna. Czytałem kiedyś takie badania podane przez WHO, czyli tą całą Międzynarodową Organizację Zdrowia, która zalecała, żeby ruszać się trzy razy w tygodniu po 30 minut z tętnem 130. Oczywiście pewnie to wygląda dla każdego inaczej, ale sądzę, że na sam początek właśnie te trzy treningi, trzy wyjścia na uprawianie sportu w tygodniu są takie idealne na te pół godziny. Tak i tutaj, tak jak już mówiłem na początku, zwróćmy uwagę, z jakiego punktu startujemy. Jeśli ktoś chce zacząć biegać, a tego nie czynił, to niech sobie zrobi najpierw pół godziny marszu. Niech to będą spacery, na przykład przez tydzień, dwa, i sobie to rozpisujemy, że w poniedziałki, środy, piątki wychodzimy na przykład po pracy albo przed pracą, albo w trakcie pracy, jeśli ktoś ma taką możliwość, na pół godziny na spacer i po prostu spacerujemy. To jest bardzo dobra sprawa. I później zmieniajmy ten spacer na marsz. Biegi. Dajmy na to, że minuta biegu, dwie minuty marszu i znowu po tygodniu, dwóch zwiększajmy, półtora minuty biegu, półtora minuty marszu, znowu później zmiana na dwie minuty biegu, dwie minuta marszu, aż dojdziemy do pół godziny biegu. Później można zwiększać od tego pół godziny do 45 minut, do godziny, i w ten sposób wchodzimy naprawdę tak bardzo płynnie w ten świat uprawiania sportu. I to bieganie, bo dzisiaj tak o bieganiu mówię, bo jestem właśnie w trakcie, można przełożyć na każdą inną dyscyplinę. Jeśli chcemy uprawiać kolarstwo, no to też sobie rozpisujemy właśnie kwestię tej jazdy, że pół godzinki, godzinkę zwiększamy, ale jeśli usiądziemy właśnie do jakiegoś notatnika, do jakiegoś kalendarza i sobie to rozpiszemy na miesiąc do przodu, na dwa miesiące do przodu, to jest super sprawa. Warto też, jeśli ktoś by chciał i było go na to stać, można sobie wynająć trenera. Dzisiaj naprawdę jest niesamowita możliwość właśnie w wyszukiwaniu takich specjalistów, którzy nam będą pomocni w wejściu w świat sportu. Oczywiście nie jest to konieczne. Ja na przykład trenera nie mam. Jakoś ten sport od wielu lat uprawiam, więc da radę. Więc tak podsumowując, trzy punkty. Pierwsza rzecz. Pokora do swojej sytuacji startowej, czyli wiemy, z jakiego punktu startujemy i nie porywamy się z motyką na słońce, czyli bardzo powoli, stopniowo wchodzimy w ten sport. Nie chciejmy za dużo naraz, ale właśnie bardzo pokornie wchodźmy w to wszystko. Druga rzecz, zadbajmy o nasze zdrowie, chciejmy wiedzieć, w jakim stanie zdrowia jesteśmy, i to też bierzmy pod uwagę w tym całym wchodzeniu w świat sportu. I trzecia sprawa, pamiętajmy o systematyczności. Bez tego nie będzie rezultatów. Jeśli te trzy rzeczy połączymy ze sobą, to na pewno po jakimś czasie ten sport zacznie nam sprawiać niesamowitą przyjemność, niesamowitą radość. Wkręcimy się w to na maksa, no i to będzie takim elementem naszego życia, bez którego nie będziemy potrafili się obejść.
To są takie moje przemyślenia na temat tego wchodzenia w świat sportu, jak zacząć uprawiać sport. Może macie inne, więc komentarze są do waszej dyspozycji. Chciejcie tam coś napisać. Dzięki temu również się zwiększy zasięg tego kanału. Ja wam serdecznie już dziękuję. Wracam do siebie, mam jeszcze 2 km do swojego miejsca zamieszkania, więc biegnę, a wam życzę pięknej przygody ze sportem. Trzymajcie się i do zobaczenia.